Dzień dobry, moi drodzy. Bardzo mi miło tutaj gościć w swoich takich częściowo rodzimych miejscach, ponieważ miałem okazję tutaj kiedyś studiować, co prawda dosyć marnymi sukcesami, ale o tym trochę opowiem. Moi drodzy, dzisiaj tak sobie spacerując, zastanawiałem się, o czym powiedzieć. Pomyślałem, zrobiłem sobie takie małe resume swojego życia. Takie mądre słowo niedawno zasłyszałem. I tak sobie myślałem o rzeczach, które dla mnie są istotne, o rzeczach, które mnie w życiu interesują, pasjonują, o takich rzeczach właśnie, co jest wspólnego między podróżami, między fotografią, którą kocham i kiedy mam trochę czasu, staram się realizować, między reżyserią filmową, którą właśnie tutaj w Łodzi miałem okazję przez trochę ponad pół roku studiować, psychologią, z którą mi szło lepiej, bo studiowałem dwa razy. Raz byłem na drugim semestrze, więc wiem, co to sesja. I właśnie różnymi innymi rzeczami, które mnie w życiu pasjonują i na pewno nie jest to konsekwencja w dążeniu do celu, ale takim elementem wspólnym między tymi różnymi pozornie bardzo odległymi pasjami, hobby są ludzie. Są ludzie. Wszędzie tam, gdzie coś mnie interesuje, znajdują się ludzie. Czasem brodaci, wąsaci, czasem nie. To ludzie są właśnie w tym życiu najważniejsi. Ja zdecydowanie mogę powiedzieć po 28 latach swojego życia, prawie że składam się z tych ludzi, których spotkałem, w 90 co najmniej procentach. I z tych ludzi właśnie czerpię jak najwięcej. Ja moją ulubioną formą fotografii, którą dopiero później zacząłem odkrywać i się odważyć ją stosować, jest portret. Dlatego, że głęboko wierzę w to, że fotografia portretowa to nie jest jakiś przekaz cyfrowy zawarty na aparacie, przez obiektyw, na matrycy. To nie jest wbrew pozorom ta twarz, która stoi przed nami, którą fotografujemy, tylko to jest wszystko to, co jest pomiędzy. Co jest pomiędzy matrycą, co jest pomiędzy oczami osoby, którą fotografujemy. Ale żeby spróbować to jakoś uchwycić, no to trzeba wejść z tą osobą w pewną relację. Dlatego mnie tak przestaje dziwić, że w czasie baroku i innych pięknych okresów pod względem malarstwa malarze najchętniej malowali swoje żony, narzeczone, kochanki, bo zapewne najłatwiej było wtedy złapać właśnie w obiektywie, złapać pędzlem tą relację, teoretycznie nieuchwycalną, niechwytliwą. Ale właśnie do tego wszystkiego jest potrzebne zaufanie. I o tym dzisiaj będę mówił. Zaufanie to jest taka tylko pozornie łatwa rzecz. Ono się trochę jakby łatwo ufać świecie wokół nas, kiedy go oglądamy sobie na Facebooku, przez telewizor, czy ewentualnie przez okno domu, czy naszego samochodu. Ale kiedy wychodzimy w świat, to już jest pewne ryzyko. Moim zdaniem warto jest ryzykować, tylko trzeba znaleźć taką złotą granicę między ryzykiem a ryzykanstwem. Ryzykiem jest wyjście z domu, prawda? Wychodząc z domu, nawet idąc na TEDxa, może nas po drodze przejechać samochód, jakiś pijany kierowca, może nas ktoś tam, nie daj Bóg, zgwałcić. Mogą się różne rzeczy wydarzyć, no ale to chyba nie jest powód, żeby tutaj nie przychodzić. Jak to się mówi, w drewnianym kościele może nam spaść cegła na głowę. Dlatego czasem trzeba, czy nawet często trzeba ryzykować, nie? Każde pójście do pracy jest ryzykiem jakimś, ale naprawdę warto. Ale ryzykanstwo to jest pewne przeginanie, to jest pewne tracenie tej bariery, to jest pewne włączanie się w taki wir, pędu za adrenaliną, za doświadczeniem, dążenia coraz dalej, dalej i dalej. I ta granica jest szalenie ważna, żebyśmy po prostu przeżyli. No ale właśnie do tego, żeby móc z życia czerpać jak najwięcej, potrzebne jest to zaufanie. Moją ulubioną formą podróży, którą już coraz mniej stosuję, bo się trochę robię stary i wygodnicki, ale zdecydowanie ulubiony jest autostop. I ci z was, którzy tak podróżują, bądź podróżowali, to znają to uczucie. Kiedy człowiek ma bardzo takim patykiem na wodzie pisany plan. Stajemy przy drodze, wyciągamy rękę i właściwie nie wiemy, kto się zatrzyma, dokąd nas zawiedzie, kiedy się ten ktoś zatrzyma, prawda? Jedziemy na wschód kraju, ktoś się zatrzymuje i mówi, no ale ja jadę na północ. Mówimy, okej, w porządku, jadę z tobą. Nie wiem, gdzie będę nocował, nie wiem, co będę jadł, nie wiem tak naprawdę, co spotkam dalej na swojej drodze. I to jest duże ryzyko i czasem ludzie mnie pytają, czy się nie boję. Ja uważam, że nie ma sensu się bać. Uważam, że każdy człowiek jest trochę takim zwierciadłem ludzi, których spotykamy. I ci ludzie tak samo. Kiedy się boimy,
to tak naprawdę strachem prowokujemy to, czego się obawiamy. Tak samo, kiedy mamy dobre nastawienie, to też dużo częściej ściągamy na siebie to, czego sobie życzymy. To nawet pies ma tak, że kiedy boimy się, że nas ugryzie, to jest dużo większa szansa, że nas ugryzie. To nie znaczy oczywiście, że kiedy jesteśmy nieustraszeni, mówimy sobie sky is the limit, nie ma rzeczy niemożliwych, to że wszystko się udaje i nic złego się nie dzieje, bo nie. Ale zdecydowanie częściej jest tak, że my strachem ściągamy na siebie dużo rzeczy. Ja mam, może to jest jakiś absurdalny, niepoprawny optymizm. Ale no, wychodzę z takiego założenia, że każdy człowiek jest z natury dobry, każdy człowiek ma tego dobra w sobie wiele i tak naprawdę to świadomie, mniej lub bardziej, szuka pretekstu do tego, żeby pokazać światu, którego jesteśmy przedstawicielami, pokazać właśnie to, że jest dobry. I starajmy się, bo to jest po prostu dobre doświadczenie, dawać ludziom okazję do tego. Nie wiem, no wierzę, że nawet morderca, czy gwałciciel, czy ktoś inny, no może ma jakieś zasady, nie? Ja jestem chrześcijaninem, staram się nie jeść mięsa w piątek. Może mordercy w piątek też poszczą i nie mordują, nie? Ja akurat trafię na piątek i tak sobie to przeżyję, no. No, mam 28 lat, trochę mi się przydało przeżyć z takim nastawieniem. Mam nadzieję, że jeszcze trochę pociągnę. I to się jakoś udaje. I widzę, że naprawdę bardzo często, no mówię, jesteśmy kalką tego, co nas otacza, ale też ludzie są właśnie zwierciadłem tego, czego my się od nich spodziewamy. Tego, jak ich oceniamy, pozytywnie bądź negatywnie. Ocena to jest w ogóle fatalna rzecz. Fatalna rzecz. Bardzo często stawiamy ludzi, wrzucamy do pewnych worków przez jakieś przeróżne nasze opinie. Ja, mimo że staram się żyć szczęśliwie i zauważać w życiu pozytywne rzeczy, no to jakoś wielokrotnie los mnie doświadczył różnymi trudnymi rzeczami, ale wychodzę z takiego założenia, że każde doświadczenie w naszym życiu po coś nam służy, że każda rzecz jest po coś. I mówi wam to chłopak, który stracił dom w pożarze, który stracił młodszego brata, który utonął na moich oczach, który stracił w wypadku, pikuj, że rękę i nogę, ale na długi czas nadzieję na to, że może coś sensownego jeszcze zrobić ze swoim życiem. To sprawiło, że przez naprawdę długi czas nie wierzyłem w siebie. Zupełnie gdyby ktoś mi pokazał te zdjęcia i powiedział, zorza polarna w Szwecji, pojedziesz, zrobisz takie zdjęcia, powiedział, nie, to jest nierealne. I pokazałbym na głowę, bo faktycznie w głowie siedzą wszystkie nasze ograniczenia, wszystkie nasze oceny świata, ludzi i siebie samych. I czasem jest tak, to jest moje doświadczenie osobiste. Mimo że, wiecie, to może zabrzmieć trochę jak jakaś niepoprawna teoria, prawda? Bo słyszymy różnych trenerów, coachów, którzy starają się nas przekonać do tego, że trzeba stawać na takich racjonalnych filarach życia, opierać się właśnie na świecie racjonalnym. I być może do ludzi inteligentnych, za których was mam, to może nie trafić. Ale ja naprawdę mówię o swoim doświadczeniu, że wielokrotnie trzeba zaufać Bogu. No, tak ja to widzę w swoim życiu. Zaufać, że nas przeprowadzi przez te różne trudne momenty. Powiedzcie mi, czy ktoś z was nie miał w życiu nigdy takiego doświadczenia? Nie wydarzyło się coś tak fatalnego, co wydawało się, że zupełnie już zrujnuje wasze życie. Że nie wiem, auto rozwalone, żona się wkurza, to się nie udało. Tu się nad czymś starałem, bardzo na czymś pracowałem, zależało mi na tym. I to zupełnie runęło w gruz. I myślicie sobie, no nie, no po prostu słońce dzisiaj zajdzie, ale jutro już nie wstanie, bo to jest koniec świata. Są czasem takie momenty w życiu, kiedy mamy coś się dzieje i mamy dwie drogi do wyboru. I wiemy, że wybierzemy tę drogę, no to już tamta się zamknie, prawda? Wybór to jest ciągłe tracenie. Dzień w dzień coś tracimy. Tracimy trochę rozum, tracimy młodość, tracimy wiele rzeczy, które nas otaczają. No ale życie to jest sztuka wyborów. Ale tam pikuś, jak mamy dwie drogi do wyboru. Czasem jest tak, że mamy sobie taką drogę i dochodzimy do takiej czerwonej, TEDxowej kropki i droga się rozmywa. I ja nie mam wyboru, nie wiem, czy mogę tu, czy tu. Wydaje się, że tam dalej już nic nie ma. No ja w swoim życiu takich kropek, bynajmniej nie TEDxowych, ale życiowych, zaliczyłem wiele. No ale jestem jakoś tutaj, dzisiaj, teraz, razem z wami, co znaczy, że jakoś ta droga się znalazła. No ja jej sam nie znalazłem, nie jestem w stanie sobie tego przypisać. I zawsze w takich momentach trzeba zaufać. Trzeba zaufać w to, że jest jakaś siła.
Bóg, los, przeznaczenie, przypadek, już zwał jak zwał. Każdy ma swoją teorię, ja to nazywam Bogiem. Kto nas przeprowadza przez te najtrudniejsze momenty. Kto takimi mocnymi kopniakami uczy nas pokory. Czasem się mówi, prawda, że nie stoi prawdziwie ten, kto nigdy nie upadł. Czasem trzeba upadać i trzeba ufać, że będzie dobrze. Ja mam wiele miałem historii w swoim życiu, takich, kiedy konkretnie właśnie się kończyła jakaś droga i nie wiedziałem, co będzie dalej. Pamiętam, jak 2 lata temu byłem na takiej podróży po Azji Południowo-Wschodniej. Akurat przekraczałem granicę między Tajlandią a Laosem. No i tak sobie pomyślałem, że na pewno da się jakoś tam przejść spokojnie przez granicę, jakoś pójdę, załatwię. Była godzina 21. Autobus dojechał do granicy. No i poszedłem zobaczyć, czy jakoś da mi się przekroczyć przez granicę. Okazało się, że nie. No ale jak wróciłem, to wszyscy ludzie, którzy najpierw oblegli autobus, oferując noclegi, już się zwinęli. Nie miałem gdzie spać. Namiotu nie miałem jak rozstawić, bo byłem w środku miasta. Się powinienem załamać. Ale że jestem głupi, to zamiast się załamać, wyciągnąłem sobie ostatniego papierosa i z uśmiechem na ustach kroczę sobie przez miasto, mówiąc: Panie Boże, no wiem, że jakoś to załatwisz, nie? Wiem, że będzie dobrze. No i tak sobie spaceruję i siedzi pod parasolem jakiś facet, patrzy na mnie i mówi: Słuchaj, wyglądasz na spragnionego, wyglądasz jak ktoś, kto bardzo chętnie by się napił piwa. Mówię: Nie inaczej, świetny z ciebie psycholog. No to chodź, zapraszam cię na piwo. Po chwili okazało się, że jest właścicielem hotelu, zaprosił mnie spokojnie na noc, a potem przypadkowo zmierzał w tym samym kierunku i przez tydzień jeszcze wspólnie podróżowaliśmy. I dużo mam takich doświadczeń, kiedy teoretycznie się kończy, a coś dalej jest. Takie doświadczenia są nam bardzo potrzebne i uważam, że czasem warto się właśnie w tej pokorze skupić na tym zaufaniu. Ja nie wiem, przed dzisiejszym TEDxem poszedłem sobie się przespacerować i się pomodliłem o to, żebym dzisiaj głupot nie gadał i żeby tłumacze wyrabiali z tłumaczeniem, bo tak ciągle sobie powtarzam, mów powoli. Ale naprawdę mogę wam dzisiaj powiedzieć, wracając do trochę poważniejszego tonu, dzisiaj po kilkunastu latach od najtrudniejszych doświadczeń w moim życiu potrafię podziękować za to, że straciłem brata, za mój wypadek, za ten pożar w domu, bo widzę, że dużo więcej na tym zyskałem, dużo więcej się na tych doświadczeniach nauczyłem, ale też przez to, że wiele razy mnie oceniano jako niepełnosprawny, to taki biedny, ja gardzę litością i żadna osoba piętnowana, niepełnosprawna, w jakiś sposób inna, nie potrzebuje litości, to jest fatalne uczucie. Dlatego to, czego się uczę cały czas, to, żeby starać się nie oceniać, bo kim ja jestem, żeby oceniać? Ja mam różne spotkania w swoim życiu, czasem na konferencjach dla różnych dużych firm, na uniwersytetach, także też parę razy na tych, z których mnie wylano, ale czasem w różnych, w domach dziecka, w szpitalach czy w zakładach karnych. I miałem kiedyś spotkanie w takim zakładzie karnym w Opolu. Tak sobie myślałem, że no co ja powiem, wyjdę i powiem: Chłopaki, wiem jak to jest, bo dostałem kiedyś mandat za złe parkowanie, więc też jestem gangsterem. No nie. Ale myślę sobie, że wszyscy mamy pewną płaszczyznę, na której w jakiś sposób się spotykamy w życiu. Nie siedziałem nigdy w więzieniu, ale spędziłem 3 najdłuższe miesiące swojego życia w szpitalu, gdzie też się czułem jak więzień. Nie było krat, ale mimo wszystko nie mogłem z tego wyjść. Więc staram się dzielić doświadczeniami, gdzie możemy znaleźć coś wspólnego i nie oceniać. I po tym spotkaniu w tym zakładzie karnym podchodzi do mnie jeden facet, taki niższy głowę ode mnie, taki zdecydowanie dużo szerszy, taki bardzo, bardzo umięśniony, łysy, wytatuowany też na twarzy. No takie ciężkie bałuty, można powiedzieć. Rok tam mieszkałem, życia się nauczyłem, wszelkie sztuki survivalowe mam stamtąd, pozdrawiam bardzo. I podchodzi do mnie i mówi do mnie: Słuchaj, koleżko, bo myśmy tu z ziomkami z celi chcieli podziękować za spotkanie, daję ci taki prezent zrobiony przeze mnie. I dał mi taką ładną szkatułkę zrobioną ze wszystkiego, co było dostępne w więzieniu. Z patyczków od szaszłyków, z wykałaczek, zawias taki był zrobiony z puszki po piwie. I mi mówi: Wiesz, jak tutaj ciężko jest w więzieniu zdobyć nawet pustą puszkę po piwie? O, zdobyłem, nie? Góra tej szkatułki była wyklejona powycinanymi fragmentami z czerwonej paczki Marlboro. No, przepiękna rzecz. I mówi: A byłeś tam u pani dyrektor w sali?
Mówię, byłem. A widziałeś te takie białe łabędzie z origami? Widziałem. Moja robota. Fajne, nie? No i wiecie, nie? No bałuty rządzą po prostu. Więc po prostu czasem jest tak, że ludzie, po których najmniej byśmy się z tego spodziewali, mają w sobie bardzo wiele dobra. Potem na tym tego samego dnia miałem spotkanie w części żeńskiej i mówię tym dziewczynom, że widziałem u pani dyrektor piękne prace zrobione na szydełku, na drutach, bardzo ładne czapki i inne rzeczy. Po spotkaniu podchodzi do mnie jedna dziewczyna i mówi, podobała ci się taka czapka? Słuchaj, podaj mi swoje ulubione kolory i podaj adres, to ja ci zrobię taką czapkę, nie? Mogę ci wysłać. Mówię, dobra, w porządku, zostawiłem listę kolorów, zostawiłem adres, nie wiem, czy to było rozsądne w sumie, ale zostawiłem służbowy, tak jakby co. Parę tygodni później przychodzę do biura mojej fundacji, a tam taka ładny kartonik z napisem Zakład Karny w Opolu do Jaśka Meli. Otwieram, a tam czapka i szalik zrobione na drutach i wzruszający list od tych dziewczyn. No ja się po prostu poryczałem wtedy. To jest niesamowite. Ilekroć zobaczymy kogoś, kto się wydaje jakiś. Pamiętajmy, że nigdy nie wiemy, co stoi, co się kryje za agresywnie wyglądającymi oczami. Co się kryje za tymi wszystkimi bliznami na ciele albo co gorsza na duszy. Nigdy tego nie wiemy. Nigdy tego nie wiemy, dlatego nie wolno takich ludzi oceniać. W każdym jest dużo dobra. Dlatego warto starać się to dobro w jakiś sposób wydobyć. To dobro odnaleźć. Gdyby nie to, że kilkanaście lat temu, kiedy ja totalnie nie wierzyłem w siebie, gdybym nie spotkał ludzi, którzy powiedzieli mi, to nieważne, że jesteś niepełnosprawny. To nie jest ważne w życiu. Możesz robić piękne rzeczy, możesz podróżować, możesz próbować wykorzystywać te doświadczenia w dobry sposób, inspirować innych, idź i rób to. Gdyby nie ci ludzie, to dzisiaj bym nie podróżował, to nie założyłbym fundacji, którą prowadzę od 8 lat, działając na rzecz osób po amputacjach, starając się wypełniać im nie rękawy i nogawki protezami, chociaż to też, ale głowę, bo to jest najważniejsze. Bez kawałka ręki, bez kawałka nogi da się żyć. Bez głowy to już jest poważna amputacja, naprawdę. Moi drodzy, kalectwem czy prawdziwym problemem nie jest niepełnosprawność. Największym problemem jest nie brak ręki, nogi, jakiegoś organu czy wzroku. Najgorszy jest brak marzeń, brak nadziei, brak czegoś takiego w swoim sercu i w swojej głowie. To są takie rzeczy naprawdę najważniejsze. Mam jeszcze minutkę, mam tutaj taką małą ściągawkę na paczce fajek, ale zamazałem logo, żeby nie było i ten napis, że palenie zabija, bo to po co mi to wiedzieć. Moi drodzy, każdy człowiek, już podsumowując trochę, każdy człowiek ma w sobie jakieś niepełnosprawności. Sorry, każdy z was jest niepełnosprawny. Każdy ma coś, co mu przeszkadza, pewne swoje ograniczenia, ale to naprawdę nie jest ważne. Warto jest te rzeczy, które siedzą w głowie i w sercu, bo to są dwa miejsca naprawdę, które trzeba zmieniać. Warto jest tam się zmieniać od samego początku, a potem można bez rąk i bez nóg naprawdę i bez różnych ograniczeń w życiu fantastycznie sobie dawać radę. I tego wam właśnie życzę. Zaufania do ludzi, zaufania do pewnej siły wyższej i w ten sposób do zmieniania życia na lepsze. Jak to się mówi, jesteśmy dziełem naszych wyborów. Wybierajcie mądrze. Dzięki bardzo.